Witam serdecznie. Dzisiaj tak króciutko. Mianowicie, jak odróżnić pożytecznego owada od szkodnika? W dzisiejszym zestawieniu omomiłek i skrzypionka zbożowa. Omomiłek niestety jest bardzo często mylony ze szkodnikiem, ze skrzypionką zbożową, ponieważ te owady bardzo do siebie podobnie wyglądają. Oba są chrząszczami, tak w wielkim skrócie o omomiłku. Omomiłek to ogólnie pożyteczny owad w uprawie pszenicy. Żywi się mszycami, zlizują spać obecną na liściach. Natomiast jeśli chodzi tutaj o skrzypionkę zbożową, to jest to wstrętny szkodnik i jej występowanie prowadzi do powstawania na przykład białych plam i podłużnych dziur na liściach. Ogólnie jest to świnia, jest to szkodnik i teraz na szybko, jak odróżnić te owady. Przede wszystkim omomiłek jest większym owadem. Jego długość wynosi od 1,5 do 2 cm, czego nie można powiedzieć w przypadku skrzypionki zbożowej, ponieważ jej ciało ma długość od 6 do 8 mm. Teraz możemy też to odróżnić po barwie, ponieważ przedplecze, odwłok oraz uda omomiłka są pomarańczowej barwy. Natomiast jeśli chodzi tutaj o skrzypionkę zbożową, to ten kolor jest podobny, ale on jest taki jakby ciemniejszy. On jest taki czerwonawo-rdzawy. Jeszcze takie dwa główne elementy, po których możemy bardzo łatwo rozróżnić te dwa owady, to przede wszystkim budowa. Omomiłek jest smukłej budowy, natomiast skrzypionka wydaje się taka bardziej tłusta, taka bardziej szeroka. I najważniejszy element to skrzydła. Oba owady posiadają czarne skrzydła, natomiast u skrzypionki zauważymy liczne punktowane wgłębienia, które są charakterystyczne, widać je gołym okiem i zazwyczaj są one w równoległych rzędach. Są to bardzo liczne wgłębienia i właśnie po skrzydłach w głównej mierze i po wielkości możemy rozpoznać tego pożytecznego owada od tej pazernej świni. No i to by było na tyle. Dbajcie o omomiłki, a ze skrzypionką wiecie co robić. Trzymajcie się, hej!